Super. Jaki jestem zadowolony. Jest pierwszy pstrąg na muchę. Nic, zmoknę, ale to jest warte. Warte jest, ale wyjeżdża, ale wyciąga, ale wyciąga, ale wyciąga. Chodź do mnie, chodź do mnie. O, i znowu jazda, no nie. Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dzisiaj ponownie bellyboat i mucha. Zobaczymy, czy dzisiaj ryby będą dopisywały, czy będą jakieś brania, czy będą wyholowane. Jestem sam, szkoła nie idzie w las, coraz więcej mam wiedzy, no i pozyskuję po tyle umiejętności w łowieniu na muchę. Dobra, trzeba zakładać moje płetwy i płynąć tam, machać i czekać na ryby. A Was oczywiście zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i miłego oglądania przede wszystkim. Ale fajnie. A, zielony. Właśnie mi obgryzł. No i to jest skubaniec. No obgryzł mi niestety. Jest ryba. Co to będzie za ryba? Nie, to raczej szczupak, to nie będzie. Chyba. Czy to będzie mój pierwszy pstrąg? Nie, to jednak będzie szczupak. Czyli zielony. Po raz kolejny się zanadało zielona. Przed chwilą mi obgryzł zestaw. O, jaki tancerz. Jaki tancerz. Delikatnie się zapiął. Nie obgryź mi tej muszki. Nie obgryź, proszę. Proszę nie obgryź. Bo ja chcę ją odzyskać. Bo to dobra muszka. Nieduży szczupaczek. A, taka 40. No, spokój się. Spokój się. Haczyki bezzadziorowe, także ładnie się odpina. Taka 40. Zmykaj. Idź na dno. A patrzcie, w ogóle się nie boi. Stanął sobie tutaj pode mną i sobie stoi. Pierwsza ryba zaliczona, zielony. Fajnie, bo pierwsze to ściągałem szybko, już wyciągałem. Pstrążek nieduży wyskoczył. Do tej muchy normalnie cieszyłbym się, jakby go złapał, bo po to przyjechałem tutaj. Później szczupaczek mi obciął muszkę. No i teraz się jeden wpiął. Także jest. Jest na razie dobrze. Coś nie idzie z rzucaniem. Zapomniałem, czy co? No już tak dobrze szło. Jest ryba. Co to będzie za ryba?
idzie fajnie. Ciekawy jestem, co to będzie. Mam nadzieję, że będzie to ryba, po którą przyjechałem. No niestety nie. To jest znowu zielony. Niestety. Niestety znowu zielony. Tylko mi nie obetnij zielońcu. On będzie jakiś taki ciut większy, czy tylko taki waleczniejszy? O, coś tam. Ty, ależ obskrobany jesteś. Coś ciebie tutaj brało. Coś ty taki jesteś obskrobany. No chodź, zielony. Chodź, zielony, chodź. No. Ej, ja wiem, żebyś chciał mnie ugryźć. Jesteś zły. Ale uspokój się. Patrzcie, jaki rozgryziony. Szczupak. Myślę, że z metrowy go brał. Kurde. Dobra. Zmykaj. Jak widzicie, no muchę również bardzo, bardzo dobrze biorą szczupaki. Chociaż moim celem są strągi, okonie i inne białoryby, to niestety chyba nie uniknę tych ryb dzisiaj. Jest kolejny zielony, już widziałem. Już go widziałem. Ten już bardzo nieduży. O, jaki skoczny. Jaki skoczny. No chodź, zielony, chodź, zielony. Łapie się ich bardzo dużo. Bardzo dużo się łapie ich na muchę. Po prostu dzisiaj one są niechciane. Ale przyjdzie okres, że będą chciane. Jaki mykol. Jaki mykol. Co on mi tutaj zrobił? Skoczył mi z ręki. Oddaj muchę. Co ty robisz? Co ty robisz mi tutaj? Plączesz mi tu wszystko. O, maluszek. Pode mnie poszedł. Jest ryba kolejna. Ciekawy jestem, co to będzie. Bardziej stawiam na zielonego. Ostatnio przed chwilą mi obgryzł jeden muchę i założyłem taką włochatą. Tą, na którą łowiłem któregoś razu na zbiorniku żelizna. Tak, zielony, tylko że taki malutki zielony, że bardzo malutki. Ale fajny zieloniak. Fajny zieloniak, kolejny. Kolejny dzisiaj. Chyba już z czwarty. Urodzaj to ich jest, prawda? Proszę. Czekaj. Poczekaj, bo tutaj... O Jezu, no zobacz, co zrobiłeś. Mówię, poczekaj chwilę. O, oddaj muchę. Maluszek. Nie bierzcie mi, weźcie jakieś pstrągi. No po to przyjechałem. Mam pstrąga. Mam to, po co tutaj przyjechałem. Udało się złowić. Znaczy jeszcze się nie udało.
ale jest pstrąg na kiju. Jest pierwszy pstrąg na muchę. Coś przecudownego. Jeśli on wyjdzie i go wyholuje i się mi nie odczepi, to będzie coś wspaniałego. Jest pstrąger, jest pstrąger. Ale tańczy. O, zaczyna walczyć. Ale mam swojego pierwszego pstrąga w życiu na muchę. Tutaj chyba będzie dłuższa walka. Widzę. Mam nadzieję, że się uda go wyholować. Ale pojechał. Super. Jaki jestem zadowolony. Mam na kiju pstrąga. Tak myślałem, że to może być dzisiaj ten dzień, kiedy mi się uda złowić pstrąga. Zobaczcie, jaki deszcz pada. A ja jeszcze na beli. No to nie jest takie hop-siup z tym pstrągiem. Widzę. To nic, zmoknę, ale to jest warte. Warte jest, ale wyjeżdża, ale wyciąga. Patrzcie, ile linki mi wyciągną. O, ależ to jest zabawa. To nie to samo co szczupak. To naprawdę dużo fajniej się holuje. Świetnie się holuje. Czy wyholuje? Powoli. Proszę, wyholuj się. Znowu odjazd. Ale jedzie, ale ciągnie. Patrzcie, normalnie wyciąga. Nie jestem w stanie go zatrzymać, znaczy nawet nie chcę go próbować mocno zatrzymać, bo nie chcę, żeby mi się spiął. Z tego co Darek mi mówił, że jak weźmie ci pstrąg, to musisz długo się z nim pobawić. Bo to już, to jest nie to samo co szczupak, chwila, moment i jest. On dużo bardziej się... Jest dużo bardziej waleczny. No ale jest. Jest. No chodź do mnie. O, i znowu jazda. No nie. Dasz się wyciągnąć, czy nie dasz się wyciągnąć? Znowu. Ale szaleństwo. Wiecie, jak się cieszę? Normalnie, o Jezu Święty, tak się cieszę. Jestem podekscytowany mega. Mega. O, i znowu wyjazd. Słyszałem, że jest to na muchę bardzo waleczna ryba. Jak widać, faktycznie. Myślałem, że będzie łatwiej go wyholować. A jednak nie jest to takie łatwe. Znowu odjazd. O. Ależ on też szaleje. Szalona ryba. No proszę cię, wyholuj się. Ile to będzie już trwa? Z 2 minuty? Myślę, że z 2 minuty hol już trwa. Kiedyś się zmęczysz w końcu. No. Jeszcze chwilę. Idzie do podbieraka grzecznie. Jest w podbieraku! Super! Pierwszy mój pstrąg na muchę. Patrzcie, jaki ładny jeszcze. Ale grubas. No już wiem, dlaczego tyle czasu się z tobą bawiłem. No uspokój się. No. Pochlap sobie się tutaj. To. Już wiem, dlaczego tyle czasu się z tobą bawiłem. Tyle czasu mi zajęło to. Dosłownie zajęło mi to 4,5 minuty, widzę. 5 prawie będzie zaraz. Ale jest upragniona ryba po to, po co dzisiaj przyjechałem. Patrzcie, jak się zapiął delikatnie. Za co on się tutaj zapiął? Delikatnie za języczek.
na taką oto muszkę fioletową. No poczekaj, bo mi poplączesz tutaj wszystko. Żebyś się nie powijał, to sobie posiedź w wodzie. Ja tutaj sobie to odczepię. Teraz cię zmierzymy. No jeszcze tutaj, patrzcie, jak mi poplątał. Niech on sobie grzecznie posiedzi w wodzie, zanim ja tutaj... Jak to się wbiło? Udało się. Dobra. To niech sobie tutaj leży. Musimy go zmierzyć. Tutaj miarka ma tylko do 50 cm. Także wyciągnę swoją miarkę. Zobaczymy, ile ma mój pstrąg. Pierwszy pstrąg na muchę. Ale najpierw to ja sobie zrobię z nim fotę. No dobra, rozkładamy miarkę. Ale jestem mega zadowolony, naprawdę jestem przeszczęśliwy, bo zawsze brały te szczupaczki, brały też jakieś tam okonki, dzisiaj praktycznie same szczupaczki, tak? No i się trafił w końcu mój upragniony pstrąg na muchę. Nie jest to pstrąg może... Uspokój się. Pstrąg tęczowy, pstrąg kropek potokowy, jest to tęczak, ale fajnie. Tęczak ma 52 cm. Także piękna ryba, śliczna ryba. Fajnie, że się udało ją mi w końcu złowić. Patrzcie. Pierwszy pstrąg na muchę. Przecudownie. Płyń. O, poszedł. I udało się to, po co dzisiaj przyjechałem. Byłem zniesmaczony, bo brały same szczupaczki. Ciągle szczupaczek, obcinka, szczupaczek, obcinka. No i nagle branie spod szczyn. Bo! Coś słabo. Mały? Co to jest? Patrz, pstrąg. Jest, tylko się nie zepnij. Piękne. Piękny hol, piękna walka, to całkiem inna bajka jak te szczupaki czy inne ryby. Coś cudownego. Mega zadowolony, mega przeszczęśliwy. Warto jest moknąć w tą deszczową pogodę na bellyboacie. Próbujemy złowić kolejną rybę. Czy się uda? Zobaczcie. A ja już jestem mega szczęśliwy. Już mogę w sumie jechać do domu, bo osiągnąłem upragniony cel, wymarzony cel, złapać pstrąga na muchę. I dzisiaj się udało. Dobra, lecimy dalej. Ajajaj, był szczupak. Tym razem był szczupak, widziałem go i bardzo szybko, przeszybko obciął. Skubaniec. Niestety. Muchy trzeba się uzbroić, jak się łowi na zbiorniku, na którym również są szczupaki. No jest kolejna ryba, ale to będzie zielony. To będzie na 100% zielony, bo już widać. O! Właśnie mi zabrał muchę. Ty łobuzie. No cóż, kolejna strata. Jest ryba. Właśnie obcięła. To był znowu szczupak. To był znowu szczupak. Już chyba dzisiaj kończę wędkowanie, ponieważ
mój przypłon koniczny został tak skrócony, zdezolowany, że już po prostu chyba nie ma szans na niego coś złapania. Chociaż te szczupaki mogą brać, ale szkoda much na obcinanie. Oczywiście zapraszam do internetowego sklepu wędkarskiego, w którym będziecie mieli kod rabatowy wielokrotnego użytku wędkarstwo.pl. To jest właśnie kod rabatowy z dużych liter jednym ciągiem. I takiego to właśnie Robinsona i kołowrotek, linkę, wszystko można tam nabyć i spróbować wędkować tak jak ja na muchę. Dzisiaj jestem przeszczęśliwy, dosłownie przeszczęśliwy, bo udało mi się w końcu złapać pstrąga na muszkę. To był mój cel, złapać. Oczywiście na pewno nie odpuszczę dalszego muchowania, bo mega mi się to spodobało. Na pewno jakbyście zaczęli, to też wam by się bardzo spodobało. A ci co łowią, to wiedzą, na czym to polega. Ja jestem mega, mega zadowolony. Cieszę się, że spróbowałem na tą metodę w końcu połowić. No i tym bardziej, że udało się połowić różnego rodzaju ryby, tak? Bo i szczupaki, i okonie, i krasnopióra, i jaziuk. Patrzcie, jak tam gania. A ja złożyłem wędkę. No i dzisiaj w końcu udało się mi zaliczyć pierwszego pstrąga. Muszę się popatrzeć, jak już zwijać, bo jest już tak ciemnawo, a trzeba jeszcze to wszystko schować do samochodu. Spakować się, złożyć. Piękna sprawa, wędkowanie z bellyboata nawet w taką porę jak teraz. Mamy taką wczesną, bardzo wczesną wiosnę, ale przyjemnie. Ogólnie w tych neoprenach jest mi cieplutko. Oczywiście pod spodem mam też bieliznę termoaktywną, bo z tego to by było ciężko. No cóż, koniec na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Ciao!